Zastosuj te wskazówki, aby zwiększyć wydajność w grach. Użyj trybu gry, aby zoptymalizować środowisko Windows. Wpisz ustawienia trybu gry w wyszukiwarce Windows. Aktywuj tryb, aby system priorytetowo traktował wydajność w grach, co ograniczy działanie innych aplikacji w tle. Ustaw baterię komputera w tryb maksymalnej wydajności, klikając lewym przyciskiem myszy na ikonę baterii na pasku zadań Windows, a następnie na ikonę w oknie, które pojawi się w rogu, aby przejść do ustawień zasilania i baterii. W sekcji zasilania wybierz opcję Maksymalna wydajność. Ta opcja zapewni największą moc, nawet kosztem czasu pracy na baterii. Ustaw priorytet wykorzystania procesora graficznego dla konkretnej gry. Wejdź w ustawienia, następnie system. Kliknij na wyświetlacz i przewiń w dół do powiązane ustawienia. Kliknij na grafika. Wybierz z listy grę, w którą chcesz zagrać i kliknij opcję, aby zobaczyć preferencje graficzne gry. W tym miejscu możesz przypisać swoją dedykowaną kartę graficzną, aby osiągnąć wysoką wydajność podczas trakcie gry. Po dokonaniu wyboru kliknij Zapisz. Regularnie aktualizuj sterownik karty graficznej. Wejdź na stronę wsparcia, zidentyfikuj swój produkt za pomocą numeru Service Tag. Kliknij na sterowniki i pliki do pobrania i rozwiń listę odwiedzin. Wybierz system operacyjny i w polu kategoria Ustaw karta graficzna. Spośród wyświetlonych opcji wybierz sterownik Twojej karty. Kliknij na niego, aby zobaczyć szczegóły. Teraz kliknij przycisk Pobierz. Po zakończeniu pobierania otwórz plik, aby rozpocząć instalację. Kliknij Tak, aby zezwolić na zmiany i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Regularnie aktualizuj system operacyjny. Posiadanie najnowszej wersji Windows umożliwia obsługę najnowszych gier, gdy tylko staną się dostępne. Kliknij w kartę filmu, aby sprawdzić nasz poradnik o aktualizacjach Windows. W przypadku wybranych modeli serii Dell G oraz wszystkich modeli Alienware możesz wykorzystać Alienware Command Center, aby dostosować profile termiczne. Wyszukaj Alienware Command Center. Po uruchomieniu aplikacji przejdź do zakładki Wydajność, gdzie uzyskasz predefiniowane ustawienia wydajności. Te ustawienia modyfikują zasoby sprzętowe Twojego komputera. Wybranie konkretnej zakładki spowoduje nadanie jej priorytetu nad innymi i automatycznie dostosuje system. Profil baterii zmniejsza zużycie energii przez procesor graficzny, kiedy tylko jest to możliwe, co ma umiarkowany wpływ na działanie komputera. Gdy komputer nie jest podłączony do zasilania, ta opcja pozwala na maksymalne oszczędzanie energii. W przypadku podłączenia do zasilania aktywuje się funkcja szybkiego ładowania Express Charge. Profil cichy, kiedy tylko jest to możliwe, zmniejsza poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory komputera. Chociaż wydajność komputera może być nieco obniżona, opcja ta może również zmniejszyć zużycie energii przez CPU i GPU. W ustawieniu zbalansowany, zarówno procesor, jak i karta graficzna pracują na swoich standardowych poziomach mocy, zapewniając wydajność, dla której komputer został stworzony. Natomiast w trybie wysoka wydajność, zużycie mocy przez procesor graficzny wzrasta powyżej standardowych poziomów, co zwiększa wydajność graficzną systemu, lecz również zużycie energii. W trybie Overdrive poziomy mocy procesora i karty graficznej są zwiększane, aby osiągnąć maksymalną wydajność oraz maksymalne zużycie energii, co może prowadzić do podniesienia temperatury urządzenia i spowodować głośniejszą pracę wentylatorów. Wybór opcji niestandardowy pozwala na ręczne ustalenie własnego presetu wydajności. Kliknij zakładkę Widok zaawansowany, aby stworzyć profil podkręcania dla każdego komponentu, który może być podkręcony. Dostosuj każde z niestandardowych ustawień według własnych potrzeb. Kliknij przycisk Cofnij, jeśli chcesz usunąć jakiekolwiek zmiany. Gdy będziesz zadowolony ze zmian, kliknij Zapisz. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez podany kanał społecznościowy. Polub ten film i subskrybuj nasz kanał.